czołem. Znowu dawno żeśmy się nie widzieli. No tak wyszło. Nie do końca z mojej winy. Chociaż po części tak oczywiście. Natomiast jak wielu z Was się zdążyło zorientować na Facebooku czy na Instagramie, niestety ktoś się nie bał i wziął i ukradł mi plecak z całym moim szpejem wypadowym. Znaczy plecak pojechał razem z samochodem, ale samochodu jakby trochę mniej szkoda, bo samochód był ubezpieczony, natomiast szpej, czyli cały plecak, śpiwór, hamak, no wszystko, generalnie cały dobytek pojechał razem z samochodem, więc wszystko musiałem odkupić od nowa, co oczywiście było pretekstem do tego, żeby przetestować trochę nowego szpeju, niekoniecznie wracać do wszystkiego, co używałem wcześniej. Natomiast zdecydowanie jest parę rzeczy, do których wróciłem, takich jakie były, takich jakie używałem, o proszę bardzo. Jest parę zmian, oczywiście, natomiast dzisiaj chciałem Wam pokazać hamak, stary nowy, czyli hamak, który musiałem odkupić sobie. Natomiast zdecydowałem się na ten sam, który używałem cały zeszły sezon, czyli wszystkie wypady wiosenne, letnie nawet. Wypady jesienne, zimowe, użytkowałem ten hamak, więc zdecydowałem się na odkupienie, dlatego że bardzo mi odpowiadała jego konstrukcja, rozmiar i tak dalej, i tak dalej. I zapraszam Was na recenzję tegoż właśnie oto hamaka, czyli Fly Hamak Outdoor 2. Słuchajcie, pierwsza rzecz, którą warto w ogóle sobie, o której warto sobie powiedzieć, to jest worek. Słuchajcie, worek od Fly Hamaka, proszę. Czekajcie, czy ostróż, proszę. O, worek jest zrobiony całkowicie od nowa. Znaczy, żeby nie było, może nie to, że jest zrobiony całkowicie od nowa, tylko w ogóle jest zrobiony, dlatego że ostatnio jak dostałem od Fly Hamaka hamak, to był upchnięty w worku z Army Welda. I ten worek był zdecydowanie za mały. Był solidny, nie będę ukrywał, natomiast był zdecydowanie za mały. I teraz pojawił się worek od Fly Hamaka i ten worek jest, kurde, super przemyślany. Znaczy, jakby się ktoś pytał, jakie innowacje można zastosować w worku na hamak, to proszę bardzo, takie proste rzeczy, żeby taśmy nie latały, to taśmy są tam delikatnie urzepione i można sobie pyk złapać tasiemki. I urzekło mnie to, szacun Fly Hamak za zastosowanie. Taka prosta rzecz i bardzo pomaga w użytkowaniu tego hamaka. Waga. Kurde, nie wiem, czy sprawdziłem. Zaraz sprawdzę. O, promo jest na Fly Hamaku, na ten hamak. To jakby ktoś się interesował, to widzę na stronie, że jest 1150 zł. A było 1268. Dobra, mam. Mam wagę. Kilo 200, prawie kilo 300. Nie jest lekki, ale trzeba mieć świadomość, że mamy w hamaku od razu moskitierę. Mamy od razu underkilta i mamy tego underkilta dość ciepłego, chociaż trochę mnie boli to, że Fly Hamak nie podaje na stronie, jakie jest dokładnie wypełnienie tego underkilta. Znaczy oni tam podają, że to jest jakaś tam watolina techniczna, coś tam, natomiast jak gdyby wiecie, że marketingowo bla bla. Przydałoby się, żeby to było jak gdyby tam bardziej dookreślone. Natomiast korzystałem w zeszłym roku, ja w zasadzie używam dwóch śpiworów, używam Carinthia Explorera i jestem bardzo z niego zadowolony, więc to jest również ta rzecz, którą odkupiłem identyczną, jaką użytkowałem i chyba nie zamienię tego Carinthia Explorera nigdy na nic, chyba że w końcu sobie kiedyś się zdecyduję, żeby zrobić sobie śpiwór na zamówienie puchowy. Natomiast używam w nim Explorera i używam w nim Carinthia Zimówka do minus 25 stopni, ale zabicie, wyleciało mi z bani, jak się nazywa, ale w obu tych śpiworach, w
warunkach, no w tym roku nie przegiałem bagiety, bo chyba najniżej to minus tam, nie wiem, 11 było, czy minus 14 jak spałem, więc naprawdę było ciepło, ale ten underkilt robił robotę. W zeszłym roku pamiętam w Izerach, to jak przyjdziemy do VAT, to wam opowiem, ale wylądowałem dupą na śniegu i obudziłem się z dupą w śniegu i też nie zmarzłem jak gdyby w nocy, więc luz, ten underkiltik robi robotę. Więc pozwólcie, że go rozwieszę i wam go pokażę. Sorry, musiałem MDK-a założyć, bo to jakby troszeczkę słońce nam tu operuje i fruwa nam światło strasznie. Ja wam oczywiście zbliżonka zrobię, więc w międzyczasie MDK-a będą się pokazywały zbliżenia, bo nie da się wszystkiego objąć. Szczególnie, że hamak jest zrobiony na zamówienie, więc w całej długości hamak ma ponad 3 metry i jest zrobiony pode mnie, więc pod gościa, który potrzebuje po prostu dużo miejsca z racji tego, że najmniejszy nie jestem. Ale się staram. Przysięgam. Ale no niestety jeszcze mi nie wychodzi, więc najmniejszy nie jestem i hamak jest zrobiony pode mnie, więc jest ciutkę szerszy. Dosłownie o paręnaście procent i jest ciutkę dłuższy, chyba o 30 cm od oryginału. Więc jak gdyby, jeżeli chcecie sobie zrobić na zamówienie, bo jesteście dużym gościem, bo jesteście długim gościem, to warto napisać do FlyHamaka, bo nie ma problemu, on wam uszyje taki hamak i pod wasze konkretne preferencje. Zacznijmy przede wszystkim od mocowania. To znaczy jest tak, że cały zeszły sezon korzystałem z tego mocowania, które jest dodawane przez FlyHamaka, czyli z Trihagersów i z Upislingów. I to powiem szczerze, byłem średnio zadowolony z Upisów, dlatego że w momencie, kiedy było bardzo zimno albo kiedy była bardzo duża wilgotność, to one potrafiły albo się rozciągać, albo ciutko popuszczać. Więc naciągnięty hamak bardziej niż jest w tym momencie potrafiłem lądować zadem na ziemi, tak, więc z tegoż powodu jak gdyby w tym roku również dostałem oczywiście do kompletu te Trihagersy i te Upisy, ale już z nich nie korzystam i raczej korzystać nie będę, dlatego że no, przy moim ciężarze to jest jak gdyby jeden z tych kluczowych, podejrzewam, elementów. One po prostu popuszczają. W tym roku zdecydowałem się na taśmy, zaraz wam powiem, czy je są. Taśmy są Rocklanda. Ale jak gdyby wybór na Rocklanda nie padł ze względu na to, że Rockland czy cokolwiek, tylko ze względu na to, że po prostu były odpowiedniej długości. Nawet szczerze mówiąc, jak zamawiałem, nie sprawdziłem, że one mają pętelki naszyte do wieszania na długości. Chodziło mi o długość, żebym mógł się spokojnie powiesić na samych taśmach. I ten rodzaj zawieszenia już przetestowałem i ten rodzaj zawieszenia naprawdę się sprawdza. Nie ma możliwości rozciągnięcia taśmy Rocklanda, mój ciężar wytrzymały bez problemu. Karabinczyki oczywiście też nie są oryginalne, kupiłem je w Multanexie i mają wytrzymałość chyba kurde ze 4 tony, więc nawet mnie wytrzymają. I szczerze mówiąc, jeżeli ktoś jest ciężki, to jednak polecam ten rodzaj zawieszenia. Oczywiście mamy łączenie pomiędzy taśmą i hamakiem. Hamak już ma zrobione pętelki z Upisów. Te Upisy są jak gdyby, nie wyciągnę, one podobnie jak w Lesowiku, są przeplecione tu przez koniec hamaka. Tu mają taką dodatkową osłonkę, która jak gdyby chroni to połączenie, natomiast ta osłonka na końcach jest spięta na trytki i boję się, że niestety, znaczy w poprzednim nie miało to szans, bo miał tylko jeden sezon, ale boję się, że niestety użytkowanie pomiędzy sezonem letnim i zimowym spowoduje, że te trytki popękają, wszędzie je albo wymienić, co nie będzie stanowiło problemu, bo te tunele tutaj są takie dość porządne pod TT, albo po prostu wymienić to na jakiś rodzaj, na przykład shock corda, który to będzie trzymał. Również takie osłonki są po dwóch stronach. Pętelki te mocujące są dość krótkie, ale wystarczające na to, żeby zapiąć karabinek. Dalej od tego samego miejsca wyciągnięta jest cięciwa, która idzie oczywiście przez całą długość hamaka. Na tej cięciwie wiszą dwie kieszenie siatkowe. Jedna jest taką kieszenią o taką, tak? Druga jest taką kieszenią wkładaną. O ile ta kieszeń jest super, jeżeli chodzi o włożenie sobie na noc butelki z piciem czy czegokolwiek, no to z tej kieszeni zdarzało mi się, że coś po prostu
sobie wypadało, albo ona powinna być chyba troszkę głębsza, albo jakoś inaczej pomyślana, nie wiem, może przeszyta jeszcze na środku, nie mam pojęcia. Natomiast są użytkowe takie szyny, nie ma jakiegoś problemu z ich użytkowaniem takim codziennym, hamakowym, biwakowym, tak? Biwak, jak wiecie, albo jak nie wiecie, ma zintegrowaną moskitierę. Moskitiera jest zapinana z dwóch stron na suwak. No właśnie. Z dwóch stron na suwak. Suwak jest również dwustronny, co wam też zaraz pokażę. Od środka uchwyty do suwaka są zakończone taką pomarańczową linką, żeby w nocy było łatwiej znaleźć je, żeby się z tego hamaka wydostać. Oczywiście Outdoor 2XL, podpinka. Podpinka jest ściągana chyba w czterech miejscach, no i na końcach, tak? Podpinka, do podpinki można swobodnie jeszcze tutaj wsunąć karimatę albo samopompę pomiędzy sam hamak. W ogóle materiał wykonania, ripstop, bardzo cienki. No ten, który podejrzewam, że jest na ultralightach, też na przykład przez Lesowika stosowany, jest tutaj. Tutaj ten ripstop jest chyba ten sam. Może ciutko jest grubszy, natomiast bardzo wytrzymały, bo to już przetestowałem u Lesowika na hamakach i w fly hamaku jest super, super wytrzymały i tu nie ma żadnego problemu. Natomiast dwie rzeczy, które mi się rzuciły w oczy, w poprzedniej wersji tego nie zauważyłem, po raz pierwszy to się zdarzyło teraz, że zamki są YKK. Od hamaka, natomiast zdarzyło mi się, że no musiałem przekonserwować na dzień dobry ten zamek, przesmarować go, że tak powiem, przyświecować, dlatego że nierówno łapały oczka. To znaczy zdarzało się coś takiego, że łapał dwa oczka pomiędzy jeden ząb, nie? Teraz już jest ok, nie ma z tym problemu. I drugi problem, który zauważyłem, to też jest spowodowany prawdopodobnie moim ciężarem, jest to, że hamak jest, znaczy ta moskitiera, ta siatka, niestety podczas obciążenia i naciągnięcia na cięciwie, ona potrafi delikatnie puszczać oczka, tak jak w starych rajstopach było, że on tam gdzieniegdzie te delikatnie te oczka leciały. Tutaj jest taka, nad zamkiem jest listwa, która jest z cienkiego ripstopu, ale ona jest taka cienka tylko dotąd. Znaczy kładziemy się od tej strony, hamak jest niesymetryczny, więc istnieje bardzo duża różnica pomiędzy dobrym a złym ułożeniem w tym hamaku, dlatego że w niesymetrycznym hamaku, znaczy w symetrycznym tak samo możemy spać, tak troszeczkę po przekątnej, ale w niesymetrycznym hamaku znacznie równiej się układamy. I tu, gdzie mamy głowę, ten materiał, zaraz to rozsunę, ten materiał tu jest docieplony i jest grubszy. I to jest tam, powiedzmy, od strony, tak jakbyśmy leżeli, to prawie od pasa aż tutaj do czubka hamaka, gdzie w zasadzie no, nigdy nie dolatujemy, tak? Pogrubienie tego powoduje, że jak gdyby, jeżeli położymy się mocno w poprzek głową, wreszcie oprzemy o tą część tutaj ponad zamkiem, no to ta część jest po prostu cieplejsza, wytrzymalsza, tak, wiadomo, czy się pocimy, czy cokolwiek, ona jest taka bardziej chłonna. Fly hamak mocno podkreśla to, że te materiały są oddychające i to jest prawda, natomiast no, trzeba pamiętać, że to jest hamak, który ma underkilta. To jest hamak, w którym w sezonie letnim zdecydowanie jest bardzo ciepło, a jak gdyby moskitiera, która tu jest, też jak gdyby no nie redukuje ciepła, ona wręcz wzmaga, czyli to powietrze, ta wentylacja nawet przez tą moskitierę, ona nie jest tak jak przez otwarty hamak. I w tym hamaku, jakbyście powiesili termometr, jest ciutkę cieplej niż jest na zewnątrz, jeżeli zapniecie sobie moskitierę. Trzeba mieć tą świadomość, natomiast zintegrowana moskitiera to jest to, co jak gdyby w zeszłym roku pojawiło się u mnie po raz pierwszy i z czego już w zasadzie nie zrezygnuję. To znaczy mam już zamówiony letni hamak od Fly Hamaka również. Nowy model, on się niedługo pojawi, natomiast będzie bez underkilta. Natomiast moskitiera zintegrowana być musi i koniec tematu. Tak? I w zasadzie nieważne, czy śpicie w lato, czy śpicie w zimę, bo po pierwsze, pomimo tego, że
nawet w lato, czy powiedzmy wiosną, jesienią, kiedy nie ma komarów, kiedy nie ma muszek i kiedy możecie sobie pozwolić na spanie w zasadzie w otwartym hamaku, to ta moskitiera, zapnięcie, ona daje wam taką, takie poczucie trochę większej prywatności, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, szczególnie zimą, ta moskitiera jednak tego powietrza troszeczkę kumuluje i zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Spora część wilgoci zamiast odkładać się na przykład na śpiworze, odkłada się na moskitierze, tak? Więc to też ma swoje znaczenie. To znaczy moskitiera oczywiście robi się wilgotna, robi się często zamarznięta, natomiast podejrzewam, że no, ta sama wilgoć mogłaby osadzić się na przykład na hamaku albo na śpiworze. Nie wypowiadam się, ale tak mi się wydaje, że to tak może być. No dobra, to przejdźmy sobie może do wnętrza tegoż hamaka. Słuchajcie, przede wszystkim, nie wiem czy mnie dobrze widać, na pewno zaraz na kamerę i nagram to od środka, natomiast przede wszystkim olbrzymia chałupa. To jest, ja leżę w tym momencie w poprzek. W butach się załadowałem, no ale trudno. Leżę w poprzek i w zasadzie leżę prawie zupełnie płasko. To jest petarda. No i oczywiście zamykamy. O! I to jest chałupa w środku. Teraz to mnie pewnie w ogóle nie widać. No ale jest tutaj miejsca od zarypania. Oczywiście bardzo często samą cięciwę wykorzystuję również na miejsce do pieszenia latarki czy lampki, na przykład z Decathlonu. Ta kieszeń, ta gorsza, ona z reguły służy mi do tego, że tutaj po prostu wisi powerbank, a w tej drugiej kieszeni trzymam sobie butelkę do picia. Natomiast no hamak jest, słuchajcie, no turbo wygodny, bo to rozłożenie się w tym hamaku, no musicie to zobaczyć od środka, no muszę wziąć kamerę i zapakować się do środka, ale jest naprawdę tutaj bardzo, bardzo dużo przestrzeni. Gdzieś już tu widziałem to oczko puszczone, postaram się wam też to uchwycić, nie wiem czy mi uda się to wyostrzyć, mam nadzieję. Natomiast jest w nim bardzo, bardzo wygodnie, bardzo, bardzo dużo przestrzeni, a jednocześnie taki człowiek ma poczucie trochę prywatności w tym hamaku. Przez cały zeszły sezon, pomimo mojego ciężaru, i pomimo naprawdę takiego intensywnego użytkowania tego hamaka, nic się nie stało, jeżeli chodzi o suwaki, i nic się nie stało, jeżeli chodzi o szwy, czego się bałem najbardziej, dlatego że jak widzieliście, ta moskitiera jest dość mocno naprężona podczas użytkowania, natomiast tu się nic nie wydarzyło, więc spokojnie 140-kilowy gość może w tym hamaku spać bez większych obaw, że coś się wydarzy. I to chyba sprawiło, że po roku użytkowania sam zamysł, ten kształt niesymetryczny, ta przestrzeń w środku, ta moskitiera, w ogóle sama konstrukcja tego hamaka sprawiły, że odkupiłem innego tarpa, inny kubek, inne latarki, odkupiłem ten sam śpiwór i odkupiłem ten sam hamak. To jak gdyby, mam nadzieję, że to mówi samo za siebie. Znaczy, żebyśmy mieli świadomość. To nie jest tak, że na przykład, nie wiem, no, zrezygnowałem z lesowika, bo był zły. Zrezygnowałem z lesowika, bo chciałem przetestować coś innego. Natomiast uważam, że po prostu ta konstrukcja jest świetna i na chwilę obecną w lepszej konstrukcji mi się nie udało leżeć. Nie mówię, że nie ma, natomiast nie udało mi się leżeć. W paru hamakach leżałem, natomiast ten wydaje mi się taki najbardziej odpowiedni dla mnie, tak? I pod kątem komfortu i pod kątem tego, że naprawdę wyobraźcie sobie 140-kilowego gościa pakującego się w hamaku do śpiwora. To jest naprawdę walka no niebywała i obciążenie tego hamaka wówczas, kiedy ja się rzucam tutaj i zapinam się w śpiworze, jest dość duże. No i powiem wam szczerze, że byłem bardzo, bardzo zadowolony, stąd odkupiłem go, już go zdążyłem w zeszły weekend, że się tak wyrażę, rozdziewiczyć, bo już był wypad trzydniowy.
do lasu i jak na razie jestem bardzo zadowolony, więc jeżeli ktoś szuka hamaka, ma do wydania taką kasę, no bo to jest jak gdyby też dylemat i nie dylemat, no bo jeżeli sobie zbierzecie tam moskitierę, hamak dobry, tak, underkilta i tak dalej, to wszystko dobrze uszyte, z dobrych materiałów, no to tego za 1100 zł możecie nie kupić chyba, no, a może możecie, nie wiem, nie liczyłem tego tak naprawdę, ale w moim mniemaniu warto i jeżeli ktoś, mówię, ma taką kasę i szuka jakiegoś w miarę sprawdzonego rozwiązania, to polecam, tak, bo to fajna sprawa, chyba wszystkim powiedziałem, jeżeli chodzi o ten, o ten hamaczek. Dziękuję Wam bardzo za to, że wciąż jeszcze trwacie na tym kanale, gdzie pojawia się dość mało filmów i do zobaczenia.